Bracia i siostry, zbliżają się święta naszego zbawienia, dzień śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa, który dał nam swoje życie po to, abyśmy odnaleźli w Nim zbawienie, abyśmy naśladując Go odnaleźli pokój naszego serca. Rozpoczynamy dzisiaj święty czas rekolekcji w naszej parafii po to, aby wsłuchać się w słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa i dobrze przygotować się do świąt paschalnych. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. I jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba. I uwielbiłem i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił, zagrzmiał. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, jest pięknym zwyczajem Kościoła od dziesięcioleci, a może nawet od stuleci, że w czasie Wielkiego Postu przeżywa i zaprasza swoje dzieci do przeżywania rekolekcji, intensywnego czasu, słuchania nauki Bożej. Tak jak bowiem słyszeliśmy w czytaniu z listu do Hebrajczyków, tym, który naprawdę ma moc przekazać nam naukę, która uwalnia nasze serce, która nas zbawia, która wprowadza pokój w nasze życie, jest tylko jeden człowiek, nasz Pan Jezus Chrystus. To o Nim bowiem mówi Święta Księga, że gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Spodobało się Bogu zbawić ludzi przez głupstwo głoszenia słowa, przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, przez to, co nam przekazał. Wszyscy doskonale wiemy, jak ważna jest mądrość, jak ważna jest nauka, kiedy przeżywamy jakąś trudność życiową, kiedy zmagamy się z taką albo inną sytuacją, która rzuca cień na nasze życie, odbiera nam pokój, odbiera nam radość, nie pozwala nam w pełni przeżywać tego, kim jesteśmy. Wiemy, że szukamy mądrości. Zaczynamy rozmawiać z ludźmi, radzić się, zaczynamy pytać, szukać, staramy się napełnić nasz umysł i nasze serce tym światłem, którego potrzebujemy, żebyśmy byli uwolnieni od ciemności związanej z trudem naszego życia. Dlatego lubimy słuchać,
lubimy otwierać nasze ucho na ludzi, którzy mają coś mądrego i dobrego do powiedzenia. Tymczasem autor listu do Hebrajczyków mówi nam, że ta nauka, która zbawia, to słowo, które naprawdę uwalnia nas od tego wszystkiego, co nie pozwala nam uradować się naszym życiem, doświadczać szczęścia i pełni naszego życia, to jest słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa. To On jest sprawcą zbawienia i to zbawienia wiecznego, zbawienia trwałego, mocnego, które nigdy nie ma końca i nie wyczerpuje się dla wszystkich, którzy Go słuchają. I kiedy przyjdą święta paschalne, wtedy jest też zwyczajem Kościoła, że oddajemy cały głos naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Wtedy w zaleceniach dla przewodniczącego liturgii jest napisane czerwonym kolorem, że w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę, w Noc Zmartwychwstania można wygłosić krótką naukę. Tak jakby Kościół nawet nie chciał, żeby jakikolwiek człowiek przemawiał, żeby jakikolwiek człowiek w tej sytuacji dodawał swoją naukę, swoje słowo, swój komentarz. Bowiem tą prawdziwą nauką, tym słowem, które nas zbawia i uwalnia, jest to, czego nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. I autor listu do Hebrajczyków mówi jeszcze w sposób bardzo konkretny, że dopiero wtedy Jezus stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, gdy wszystko wykonał. I doskonale wiemy, co kryje się za tymi słowami, gdy wszystko wykonał. Bowiem sam nasz Pan, na chwilę przed tym, jak oddał swoje ostatnie tchnienie, zanim skonał na krzyżu, wtedy powiedział, że wykonało się. Na tę godzinę przyszedłem. To jest chleb, który z nieba zstąpił. To jest słowo, które miałem do was skierować. A zatem nie wtedy Pan nas naucza, gdy w pełni sił, w toku swojej publicznej działalności gromadzi rzesze na górze, na pustyni czy nad jeziorem i wygłasza dłuższe czy krótkie kazania. Nie wtedy Pan nas naucza, kiedy otwiera oczy niewidomym, kiedy wskrzesza umarłych, kiedy uzdrawia nasze ciała, kiedy dźwiga nasze życie w taki sposób, w jaki my tego oczekujemy. Ale właśnie wtedy, gdy wszystko wykonał, gdy umiłował nas do końca, gdy oddał swoje życie, właśnie wtedy stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Jeżeli więc szukamy mądrości, jeżeli więc szukamy nauki, jeżeli szukamy światła dla naszego życia, to nigdzie indziej Kościół nie zachęca nas, żebyśmy przykładali nasze ucho, żebyśmy kierowali nasze spojrzenie, jak na śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie wtedy, gdy nasz Pan podejmuje decyzję oddania swojego życia, wygłasza naukę, daje nam przykład, przemawia już nie tylko słowem, ale przemawia całym sobą, tym kim jest, w taki sposób, że rzuca w nasze serce światło, że rzuca w nasze serce tę mądrość, tę moc, która jest źródłem zbawienia, która daje nam ratunek, przywraca nam pokój i nas dźwiga. Dlatego mądrze postępuje Kościół, że ten czas dłuższego słuchania ludzkiej nauki, dłuższego rozważania Bożego Słowa, dyskutowania, wygłaszania nauki o doktrynie chrześcijańskiej przesuwa na czas przed świętami, przed tym świętym obchodem śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. A wtedy, gdy Pan będzie oddawał swoje życie i gdy będziemy Mu towarzyszyć godzina po godzinie, gdy będziemy razem z Nim tego wieczoru, gdy na ostatniej wieczerzy podaje swoim uczniom chleb, podaje swoim uczniom wino, mówiąc: bierzcie i jedzcie,
To jest moje ciało i to jest moja krew. Wtedy, gdy potem zostaje zaaresztowany i będziemy mu towarzyszyć w jego samotności, w jego zmaganiu się z tą ostatnią próbą, czy na zło odpowiedzieć złem, czy naśladować Boga w jego dobroci, która jest nieporuszona i okazuje miłosierdzie nawet niesprawiedliwym i złym. Wtedy Kościół nie chce, żeby padało więcej słów, żeby ktokolwiek mówił coś więcej, bo to jest mądrość, bo to jest nauka. I zobaczcie, że w tym fragmencie Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy, sam Jezus do tego nas zachęca. Jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy zbliża się godzina Jego męki. Kiedy Jezus już wie, że Jego ziemskie życie zmierza do kresu, że ta przygoda, którą rozpoczął, że to wielkie poruszenie, to porwanie tłumów do tego, żeby szły za Nim, żeby słuchały Jego nauki, już niebawem skończy się wielką porażką. Jezus już wie, że przywódcy ludu postanowili Go zgładzić, ukrócić to, co dzieje się w ich kraju. Wydali już polecenie, aby każdy, kto wie, gdzie przebywa Jezus, od razu im doniósł, żeby mogli Go zaaresztować i wiemy, że niesprawiedliwie osądzić i skazać i zamknąć temat. I w tym właśnie momencie, kiedy Jezus jest w Jerozolimie w czasie świąt paschalnych w sposób ukryty, już nie publicznie, ale zupełnie prywatnie, kiedy w pewnym sensie już sam się wycofuje, bo wie, że Jego działalność publiczna będzie zaraz brutalnie przerwana, wtedy nagle pojawiają się wśród Żydów Grecy ludzie przybyli z wielkiego świata, oczytani, znający wiele rzeczy, o których nigdy nie słyszano w Jerozolimie i w Ziemi Świętej. I oni proszą apostołów, chcemy zobaczyć Jezusa. Kto z nas nie poczułby się dowartościowany, gdyby nagle człowiek z wielkiego świata mówił, chciałbym Cię zobaczyć, czy ja mogę z Tobą porozmawiać, tyle o Tobie słyszałem. Twoja nauka stała się głośna w całym świecie. I to jest właśnie ta prośba. Ci ludzie usłyszeli o Rabbim z Nazaretu, o znakach, które czyni, o nauce, której nigdy nikt nie głosił w taki sposób, jak On ją głosi. I chcieli zobaczyć Jezusa, chcieli Go posłuchać, chcieli spotkać Tego, o którym tyle słyszeli. I kiedy Jezus o tym słyszy, daje im taką odpowiedź. Zaprawdę, powiadam wam, że zbliża się godzina mojej chwały. Uczniowie może myśleli, że to jest właśnie ta godzina, że mimo tego, że uczeni w piśmie i faryzeusze Go odrzucają, to jednak ludzie Go kochają. Chcą się z Nim spotkać. Grecy z wielkiego świata dopytują się o Jezusa. Ale Jezus zaraz dopowiada, że ta godzina Jego uwielbienia, ta godzina, kiedy pociągnie wszystkich do siebie, ta godzina, kiedy ludzkie serca zapragną patrzeć na Jezusa, kontemplować Go, wsłuchiwać się w to, co mówi i co czyni swoim życiem, już niebawem nadejdzie. Ale zanim ta godzina nadejdzie, to ziarno pszenicy musi obumrzeć. To ziarno pszenicy rzucone w ziemię musi zniszczyć, musi zatracić samo siebie, żeby wydało plon. Jezus wie, że jest to trudna godzina. Moja dusza doznała lęku. I co mam powiedzieć? Uniknąć tej śmierci. Ojcze, zabierz to ode mnie. Odsuń ode mnie zdradę, niesprawiedliwość, krzywdę, którą mi wyrządzą. Nie. Na tę godzinę przyszedłem. Jeżeli przyszedłem jako słowo, jeżeli przyszedłem jako mistrz i nauczyciel, to nie przyszedłem wygłaszać kazań. To nie przyszedłem pisać artykułów czy książek. To nie przyszedłem dyskutować, komentować i rzucać moich mądrości. Ale przyszedłem nauczyć was właśnie w ten sposób, że wydam się w wasze ręce i pozwolę się przybić do krzyża. Że będę miłował do końca, nawet niewdzięcznych i złych. Jasne, że to będzie moje zniszczenie, mówi nasz Pan. Jasne, że to będzie mój haniebny kres. Oczywiste jest, że tego się boję,
że dusza moja wzdraga się przed tym, ale z drugiej strony jestem głęboko przekonany, że to jest słowo, którego potrzebujecie, że to jest nauka, która was zbawi, która da wam wolność, która pozwoli wam stać się podobnymi do Boga. Jezus nie wychodzi w tym momencie do tych Greków, którzy chcą Go zobaczyć. Odkłada spotkanie z nimi na czas po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Bo właśnie dopiero wtedy, gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla tych, którzy Go słuchają. Jeżeli więc słuchamy tylko Jezusa, który daje zdrowie, daje siły, dźwiga nas w naszych chorobach, w naszych trudnościach, nie otrzymujemy jeszcze wiecznego zbawienia. Nie otrzymujemy jeszcze tego światła, które z całą mocą podnosi nasze życie i pozwala nam w pełni zrealizować to, do czego zostaliśmy stworzeni. Ale jeżeli słuchamy Jezusa, który wydaje się w nasze ręce, który pozwala się przybić do krzyża, który przyjmuje niesprawiedliwość, nie stając się niesprawiedliwym, który zdradzony nie gardzi nawet zdrajcą, który fałszywie oskarżany, biczowany, pohańbiony, przebacza swoim oprawcom, wtedy to słowo dźwiga nasze życie i nas przemienia. Bracia i siostry, zatem najważniejsza nauka, którą Bóg chce do nas skierować, będzie miała miejsce, kiedy w Wielki Czwartek wieczorem, w Wielki Piątek, w noc Wielkiej Soboty i w Dzień Zmartwychwstania będziemy towarzyszyć Jezusowi godzina po godzinie przez lekturę świętych tekstów, przez nasze zgromadzenie liturgiczne i będziemy słuchać tego, czego On nas naucza, kiedy oddaje swoje życie. To jest słowo, które nas zbawia. Ale żeby dobrze się do tego przygotować, potrzeba tego czasu zasłuchania się w naukę Kościoła, w słowo, które od wieków jest przekazywane, żeby umacniać naszą więź z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy więc zbliżają się święta wielkanocne, przede wszystkim przyjmijmy to zaproszenie Kościoła, które jest skierowane do każdego z nas, żeby słuchać Jezusa właśnie w tym momencie, gdy wszystko wykonał, gdy umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. I żeby przygotować się do tego wydarzenia, przyjmijmy także w tym czasie Wielkiego Postu dar rekolekcji. Poświęćmy czas na modlitwę i na słuchanie Słowa Bożego, abyśmy byli gotowi, aby nasze serca były otwarte, aby nasze umysły były otwarte, aby nasze oczy były otwarte w tym momencie, kiedy Jezus, prawdziwy Pan i Nauczyciel, będzie do nas przemawiał. Amen.